Witam serdecznie, moim gościem Mariusz, Mario Waleczko Pabut. Witam. Mario, przegrywacie dzisiaj po bardzo dramatycznym spotkaniu 4-2 z drużyną Mariposa Metzpa. 4-2. Dlaczego tak ciężko? Chociaż zwycięstwo się nie sądzi, ale ogólnie mecz był bardzo ciężki. Co dzisiaj mieli rywale, że było tak ciężko? Znaczy, przede wszystkim tutaj chłopaki byli na pewno doświadczeni. Przede wszystkim starsi byli też od nas. My jako młodzi ludzie, no to mniej tych sił było. Tutaj ewidentnie było widać doświadczenie. Jak powiedziałem wcześniej, zwycięstwo się nie sądzi. Macie 3 punkty, które dają wam premiowane miejsce do baraży, które już 19 rozegracie z Max Follem. Dzisiaj był wysłannik nawet z drużyny Max Foll, żeby popatrzeć, jak rywalizujecie. Myślisz, że powalczycie z drużyną tutaj z Max Follem? Znaczy, myślę, że tak. Znaczy, ja tutaj jestem dopiero drugi mecz. Chłopaki widać, no, że chcą grać. Przede wszystkim no, gramy bardziej piłką niż tutaj co gra przeciwko nam. Oni grają długą piłkę, jak się na nich usiądzie, no to cały czas jest długa piłka, a my przede wszystkim piłką chcemy grać. Jako nowy zawodnik, czego brakuje tutaj drużynie Pabudu? Mógłbyś tak powiedzieć, że pasowałoby coś wprowadzić, to co byś zrobił? Znaczy, można byłoby wprowadzić przede wszystkim bardziej taką zaangażowanie do tej piłki, bo jak młodzi też wchodzą z ławki rezerwowej, no to musi być to zaangażowanie. Tutaj musi widzieć, że jest zmiana i ta zmiana musi coś dać, czyli bardziej takie zaangażowanie. Ten mecz już w najbliższy poniedziałek. Będzie przerwa, czy specjalnie się będziecie jakoś spotykać i przygotowywać? Nie, myślę, że generalnie przerwa będzie. Każdy ma tam swoje jakieś zajęcia. Niektórzy trenują, niektórzy w różny sposób odpoczywają. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.